przygotowuje stół do rozpoczęcia być może przedostatniej partii. Wszystko na to wskazuje. Seriami wygrywa frame'y Sean Murphy. Było 3 do 0, 3 do 1. Teraz kolejna na sucho, tym razem wygrana partia przez Seana Murphy'ego breakiem w wysokości 130 punktów. Na liście wszechczasów Sean Murphy znajduje się na 13 pozycji, mając 200, no już w tym momencie 242 stupunktowe breaki. Przed nim całkiem niedaleko jest Matthew Stevens. No przepraszamy Państwa za drobne kłopoty z dźwiękiem. Nasi technicy już nad tym pracują. Słabota odstawna i to jest kolejny spory błąd Grahama Dotta. Już chowa głowę między ręce, zdaje sobie sprawę, że to nie jest na razie przynajmniej jego mecz. Tu łatwe zagranie ze stopbolem dla Seana Murphy'ego, to taki najłatwiejszy starcik, jaki można sobie zażyczyć, oczywiście kiedy jeszcze nie jest w kieszeni zostawiona bila na krótkim dystansie.
No tak z cicha pęka to może być atak na maksymalnego breaka, przecież sama czarna na razie wbija na przemian z czerwonymi Sean Murphy. A układ trzeba przyznać bardzo korzystny. No tak naprawdę, jeżeli dopatrywać by się jakichś problemów, to taki najpoważniejszy wydaje się ta czerwona. Nie chce mi się wierzyć, że to spudłował Sean Murphy. No może też już zaczęła po głowie chodzić ta... Jest to dokładnie w tym samym momencie, kiedy wyprowadzał kij, rozległ się brawa z sąsiedniego stołu za wyrwanie partii Maguire'owi przez Binghama. Wyrwanie, bo genialnym czyszczeniem popisał się Anglik, mając 60 punktów straty w partii. I zamiast 3 do 3 jest już 4 do 2 z perspektywy angielskiego snukerzysty. Rzeczywiście na trybunach ręce złożone do oklasków przez kibiców. A już chciałem o zielonej mówić, bo tak naprawdę to wydawała się pierwsza poważniejsza przeszkoda. Przecudowny układzik miał czerwonych Bill na wygranie frame'a. Na wygranie frame'a, na zaatakowanie Maxa. Dźwięk do nas powraca z Yorku. Nie, wreszcie słychać, co dzieje się na sali. 14. W odpowiedniej kolejności będzie musiał ściągać Bile Graham Dot. No już teraz musi grać takiego planowanego snookera, planowanego na 3-4 uderzenia do przodu. No chodzi o to, aby dać sobie szansę na wyłuskanie tych dwóch czerwonych z drugiej różowej. Zdjęcie o właśnie tej pomoże w rozegraniu kolejnej czerwonej. Teraz ta najbliżej położona lewej bandy. Mało kąta ma Graham Dot. Bardzo mocno będzie musiał uderzyć. No i nie może wychodzić na czarną binę. Niewiele to zmienia, jest niebieska. Ma konta tyle, ile potrzebuje. Zielona w ogóle nie musi grać, zobacz. 8 punktów przewagi. Jeżeli z tego, co ma, zrobi 18, to żółta już będzie grą na partię. 49. No znowu idealnie do niebieskiej. Te kąciki łapie jak należy. Grałem Dot. Czerwona do prawego rogu i to powinno otworzyć ostatnią czerwoną, tę stojącą najbliżej bili różowej do narożnika lewego. Teraz boczną rotację trzeba zagrywać. Za duży kąt uzyskał Graham Dot. A do środka, no trzeba sprawdzić. To akurat wyjście, aby wyjść na lewą stronę, nie musiałby grać z lewej czy z prawej strony białej bili. Super, brawo, Graham Dot. Dużo trudniejsze zagranie niż mogłoby się wydawać. Właśnie ta boczna rotacja powodowała, że to... 62. Uderzenie do prowadzenia białej było trudniejsze, no i wbicie samo. Tutaj przede wszystkim o to chodzi, wbicie na czarnej. Sixty
No i 29 przewagi już w tym momencie. Graham Adata, 31 będzie po żółtej, ona powinna jeszcze wpaść. Dwóch snookerów na zielonej będzie potrzebował Sean Murphy, a zielona to jest pierwsza bila, która może do kieszeni nie wpaść. Powinniśmy sobie pograć. Wstaje żwawo ze swojego miejsca. Sean Murphy dwóch snookerów potrzebuje do zwycięstwa w tej partii. A ta czarna przede wszystkim zawsze jest wskazywana, kiedy tylko stoi na swoim nominalnym punkcie. No, psuje już pierwsze zagranie i to dosyć poważnie. Sean Murphy. Taki snookerek, który można w statystykach sobie odnotować, ale snooker, z którego nie było szansy na popełnienie faulu. Szczęśliwie dot. No, szczęśliwie, że nie ma stycznej bili. Będzie snooker. Bardzo aktywnie odbiła się biała od lewej bandy. Zepchnąć czarną z punktu to jest zadanie. Ta Graham Adata. Żeby do środka miała wpaść takiego kąta zielona bila, trochę zabrakło do szczęśliwego trafienia Szkotowi. Za to ustawił snookera, wcale nie trudnego, tak się mogło wydawać. Jest faul, są cztery kolejne punkty dla Grahama Dota, jest jeszcze wolna bila. Jest też na pewno frame, chociaż jeszcze nieoficjalnie. Jak tam? Frame conceded. Sean Murphy poddaje partię. Albo inaczej, już więcej w niej nie walczy. Mamy 4-2 na obu stołach, zatem taki sam rezultat na obu stołach na prowadzeniu. Anglik po 4-2. Bingham z Maguire'em, a Murphy z Dotem.